To może rozpoczniemy ten wywiad właśnie od pierwszych takich słów do trenera Szyszki na gorąco po jego pojedynku, gdzie został spytany o to, czy podjąłby rękawice i zawalczyłby z Michałem Pasternakiem albo z Adamem Oknińskim. Ja bardzo chciałem pogratulować tu tego wielkiego sukcesu, tej wygranej dla trenera Szyszki. Chciałem mu pogratulować. Się cieszę bardzo, że wygrał, bo się martwiłem, że może przegrać, ale wygrał i myślę, że teraz chętnie podejmie rękawice albo z Pasternakiem. No ale wiadomo, że Pasternak to bardzo dobry zawodnik. No mój Adam, on tam Szyszka, trener, uważa, że jest słaby, więc myślę, że z Adamem Oknińskim można by zrobić taką walkę i myślę, że żeby było ciekawie. Cześć wszystkim, z tej strony Julia Przeździęk, to jest kanał TV Reklama, a ze mną trener Mirosław Okniński. Dzień dobry. Witam wszystkich fanów. Tutaj same zmiany, ponieważ nowa ścianka, tu już powoli jakby trener już był taką oddzielną firmą, co normalnie zaprasza do siebie tylko redakcję. A tu? Tu. Garant profesjonalna broń. Garant profesjonalna broń. I co jeszcze? Zrobione jest całe powiedzonko, bo już tak, Swag Detailing był, garant profesjonalna broń, Safe.pl, jesteśmy bezpieczni. Delta Optika. Znajdę nas na was w nocy. No i jeszcze strzelnica Wilcze Doły. Dobra, więc jest godzina 21, jesteśmy po ostatnim już dzisiejszym treningu, na którym zjawił się Amadeusz Ferrari. Michała Pasternaka nie ma, ale to jest chyba drugi trening Amadeusza, jeżeli chodzi o przygotowania do walki, tak? Nie. To już jest drugi dzisiaj, w dzisiejszym dniu. Wow, naprawdę. Naprawdę idzie mu rewelacyjnie. Jak ocenia trener jego starania? Nie chcę oceniać, zobaczymy na walce. Tam, gdyby nie ten wyjazd do tych Stanów, to by było okej. Okay. No ale co, wyjechał, tam odpoczął, wypoczął, mówi słońca, złapał. Zobaczymy. On odpoczął, a trener wybaczył, czy jednak były jakieś takie małe zawahania? Wybaczył, no po prostu ja powiedziałem Amadeuszowi, że to jest jego wybór, jak lubi przegrywać, nie lubi się przygotowywać, to później może cierpieć w klatce, więc to jest jego wybór. Zobaczymy, może coś tam nadrobi ten stracony czas, ale nie wiadomo. No. Zobaczymy, jeszcze mamy ten tydzień, mamy następny, zobaczymy, co on tam. Czyli według Amadeusza to będzie w sumie pełny okres przygotowawczy tak naprawdę. Według Amadeusza to może być najdłuższy okres przygotowawczy. Jeśli dotrwa, to znaczy, że naprawdę solidnie się przyłoży. Teraz była na weekend gala, na której miał walczyć trenera zawodnik, czyli Wojtek. Rozmawiałam też z trenerem Szyszką, który odpowiedział na trenera filmik, mówiąc, że walka nie została odwołana nagle. Co trener na to powie? Znaczy, co ja mogę powiedzieć, bo można mi za wiele zarzucać, ale to, że kłamie, to jest słabe, dlatego że ja bym nie angażował młodego chłopaka do swoich jakichś rozgrywek i gierek, jeżeli to by nie była prawda. Dlatego, że chodzi o... Ja mogę wziąć, angażować jakichś zawodników doświadczonych do jakichś przepychanek medialnych, ale Wojtek to jest młody chłopak, który walczy amatorsko. Ja bym nie chciał jego uwikłać w jakiś konflikt, ale po prostu sytuacja stała się taka, że Wojtek miał walczyć, jego menadżer dostał telefon, że ze względu na to, że mój konflikt jest z trenerem Szyszką, to Wojtek nie będzie mógł walczyć na tej gali. I taki dostał telefon jego menadżer i Wojtek mi to przekazał i dlatego nagraliśmy filmik. I nie jest tak, że ja kłamię, tylko te informacje przekazał mi Wojtek, dlatego zrobiliśmy taki filmik, a Wojtek to jest zawodnik, który dopiero rozpoczyna karierę w MMA i on jeszcze nie zna się na żadnych gierkach, rozgrywkach i ja też młodego zawodnika bym nie angażował w jakieś kłamstwa. Po prostu przyszedł, powiedział, że jest rozżalony, że została wycofana walka, a do jego menadżera doszło to, że po prostu no, trener Szyszka nie chce, żebym ja tam był na tej gali i dlatego odwołują tą walkę. Ja nic nie wymyśliłem, ja nic nie kłamię, po prostu tak było i to mi przekazał Wojtek, który po prostu dostał tą informację od swojego menadżera.
No bo tam ten matchmaker, czy tam właściciel gali dzwonił do menadżera. Nie wiem, kto tam w końcu dzwonił. Wszystko się będzie, niedługo się wszystko wyjaśni dokładnie, bo będzie cały materiał zrobiony. I po prostu ja bym nie kłamał w takiej sprawie. Zresztą w ogóle ja ogólnie mam ten problem, że ja za często mówię prawdę i ta prawda jest dla niektórych bolesna. No i to jest problem. A odbiegając właśnie od samego tematu, czy była sytuacja, że trener Szyszka kontaktował się z trenerem w tej sprawie, czy sprawa została tylko i wyłącznie poruszona medialnie? Nie kontaktował się, tylko medialnie było to, ale to jest przykre, żeby po prostu... Zapal światło! Oni już nie kontaktują trenera i chodzi o to, że przykro jest, że ja jakby robię tam konflikt medialny ze względu na moją jakby walkę Amadeusza z zawodnikiem trenera Szyszki, bo walka jest między, ma być Amadeuszem a Dubielem. No i tam ma w przyszłości może dojść do jakichś innych walk nasi zawodnicy kontra zawodnicy trenera Szyszki. Konflikt... Walka na przykład z trenerem Szyszką? No właśnie, walka z trenerem Szyszką byłaby bardzo dobra. Mój syn Adam bardzo jest chętny, chętnie sprawdzi umiejętności trenera Szyszki, bo podobno mój syn jest słaby, jest niedorajdą i chętnie sprawdzi super trenera Szyszkę. To w takim razie, jak ocenia trener ostatnią walkę trenera Szyszki? To była jego druga walka zawodowa. Ja nie oglądałem jego walki, okay. Więc nie mogę oceniać. Że wygrał? Nie, no ja się bardzo cieszę, że wygrał, dlatego że może podejmie rękawice właśnie z Adamem Oknińskim i wtedy zobaczymy, jakie są jego prawdziwe umiejętności. Jaka to miała być formuła? Bo trener wspomniał, że jeżeli chodzi o trenera Szyszkę i o jego zawodników, to tylko i wyłącznie... Nawet z trenerem Szyszką, to myślę, że Adam nawet by mógł w K1. Okay. Ale mógłby walczyć w jiu-jitsu, w K1, w MMA, w szachach nie. Trenerze, dzisiaj został ogłoszony turniej na High League'u. Pierwszy zawodnik to jest Marcin Najman i widziałam też u Jacka Murońskiego na Instagramie, że oznacza High League. To znaczy, że prawdopodobnie również zobaczymy go na nadchodzącej gali. Pytanie, czy trener by przyjął Jacka Murońskiego, gdyby on wyraził chęć i chciałby trenować z trenerem, ponieważ wiem, że Amadeusz w jakimś już stopniu to z trenerem poruszał. No nie, powiem szczerze, że będzie wielka bomba medialna, bo mój zawodnik będzie też walczył w tym turnieju. O, proszę. Nie mogę powiedzieć jeszcze jak i kto, bo to organizacja może ogłosić, ale po prostu to stawia nas w sytuacji takiej, że nie możemy trenować Jacka Murańskiego. Okay. Bo mój zawodnik, któryś z moich zawodników może walczyć w turnieju. Okay. Może, no jeszcze... Nie mogę opowiedzieć co i jak, ale chodzi o to, że no nie możemy trenować Jacka, bo od nas będzie ktoś walczył w tym turnieju. Okay. A czy według trenera to jest może początek tych nowych frików? I tak naprawdę to jest też początek dla Akademii, ponieważ i Michał Pasternak w tym roku rozpoczął swoją karierę. Adam Okniński tak naprawdę też stosunkowo niedawno. Tutaj trener mówi o następnym zawodniku. Nie wiem, czy to będzie Michał Pasternak, czy może Piotrek, albo Wojtek. Nie wiem, zobaczymy kto będzie. Wojtek ma walkę ze względu na tą samą sytuację, która wynikła z trenerem Szyszką, jest odwołaniem Wojtka Gali. Menadżer Wojtka załatwił mu walkę na Fenie i Wojtek będzie walczył na Fenie, a więc z tego złego wyszło na lepsze, że walczy w lepszej gali, bo będzie walczył na Fenie i to jest chyba 27 ten Fen. Czy którego... W tym razie widziałem, że jest konferencja ogłoszona i on jest w ogóle w Pile? W Pile, tak. No i tam Wojtek ma walczyć. A jeżeli chodzi Także Wojtek nie będzie walczył na High League'u.
Okej, okay, to Wojtka no. Już skreślamy. A jeżeli chodzi o stawkę Wojtka, jestem ciekawa, czy jego garza była duża, jeżeli chodzi o walkę. To była walka półzawodowa, w sumie amatorska, więc tam nie chodziło o stawkę finansową, tylko bardziej chodziło o zdobycie doświadczenia. A na fanie jest lepsza stawka? No myślę, że fan jest w ogóle 30 razy lepszą organizacją niż jakiś tam Fight Club, no nie? No bo fan to jest... No podobno oni się tam chwalili, że mają lepszą rozpiskę od KSW, ale porównywanie Fight Clubu do KSW, powiem tak, że ja nigdy się nie lubiłem z KSW, ale co mogę powiedzieć, że no w KSW no to jest największa federacja w Europie, więc porównywanie rozpiski jakiejś, można powiedzieć, robionej pod swoich zawodników, żeby mogli nabić rekord, ściąganie jakichś ogórków, żeby nabić rekord do... Znaczy, no nie wszyscy tam są, nie, na tym Fight Clubie byli ogórki, no bo to nie, też nie chcę ujmować zawodnikom, bo niektórzy tam dobrze się pokazali, a ja nawet tego nie oglądałem, ale no porównywanie do KSW czy do Fenu, to w ogóle nie ma co to porównywać. Wspomniał trener o KSW, no chciałam się spytać, kiedy też KSW zawiśnie na trenera ściance, ale tak całkiem poważnie, chciałam się spytać o Mariana Ziółkowskiego. On kiedyś... Proszę o rozwinięcie tematu. Judasz Ziółkowski. No nie, no co ja będę rozwijał tam? No Marian, ja go traktowałem jak syna, można powiedzieć, go wychowywałem. Budziłem, dzwoniłem, załatwiałem odżywki sponsorów, dbałem, jako mój Adam był zazdrosny, bo mówi, że tata, to go traktujesz bardziej, lepiej niż ja, niż ja jestem twoim synem, a Marianek to jest lepszy synek. No i ja tak o niego dbałem. No i jak byłem chory, no to odszedł do innego klubu. Ja rozumiem, że trudno miał sytuację, że nie było pieniędzy i to też wszystko rozumiem, no ale ja się taki poczułem, jakby... że ja 8 lat o kogoś dbam, a jak ja potrzebuję pomocy, bo akurat wtedy byłem po przeszczepie szpiku, no i byłem no, po tej całej chorobie jakby po chemioterapii, miałem ten przeszczep i on mi wtedy to powiedział. Mówię, a trener już prawie zdrowy, to mogę trenerowi powiedzieć, że chcę odejść. No nie? Ja mówię, ale dlaczego? A mówi, bo już się nie rozumiemy, tak jak się rozumieliśmy. Ja mówię, no trudno się rozumieć, jak ja byłem, mnie nie było prawie na sali, bo byłem ciągle leczony tą chemią, w sumie zabijany tą chemią i później miałem ten przeszczep. No ale to takie było, dla mnie to było mega sławe, szczególnie, że Marian zawsze mnie zapewniał, że on jakby nie ja, to by w ogóle nie trenował MMA, że tylko dlatego trenuje, że ja go trenuję i w ogóle, że jest super, że on ze mną do końca, że idziemy razem do UFC, że on będzie trenował i że starał się będzie i w ogóle naszym celem było UFC. No i a później odszedł i poszedł do KSW. To znaczy... Dla niego to jest jakieś tak dobre rozwiązanie, bo on jest dosyć leniwy i jakby KSW już jemu wystarczy, no nie? KSW to jest dobra federacja, okej, okay, ale UFC jest najlepsza i ja zawsze miałem jakby te najwyższe cele i dla mnie nie było problemem kogoś wrzucić do KSW i żeby tam był dobry, bo trenował u mnie Juras, który był mistrzem KSW, trenował u mnie Chmielewski, który tam wygrał turniej KSW, trenował Kołecki, który rozwalił tam Pudziana i Janikowskiego i Zawadę. Teraz pora na Amadeusza. No co, że do KSW, tak? Myślę, że żartowałem tak sobie, że Asham wypadnie, to wejdzie Amadeusz do KSW. Czyli to tylko żarty. No dobra. A to w takim razie dziękuję trenerowi bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich fanów. I co? Ła! No, Swag Detailing, nie ma czapek. Swag Detailing, Delta Optika, doskonała optyka. Znajdę wszystkich nawet was. No. No i dobra, i co dalej? I co jeszcze tam było? Coś o myciu aut, nie? Swag Detailing. A to już było. Było. No, jesteśmy było. Bezpieczni. Garant profesjonalny. No, garant profesjonalny. I co jeszcze? No i co jeszcze? A, już wszystko. A, jeszcze Strzelnica, Wilcze Doły, zapraszam. Potrzebuję więcej sponsorów, za mało.
za mało. Już wszyscy znamy na pamięć, tak. To jakieś nowe. No, trzeba się... Zgłaszajcie się. Dobra, pozdrawiam, dziękuję.